Ja mam wrażenie, że ci ludzie zostali zaprojektowani po to, żeby tego właśnie dnia w tym pociągu zrujnować mi psychicznie 3 godziny mojego cennego życia. Siema, siema, ciarosy, tutaj Ciarousago, ale to już wiecie. No, dobra, nie gadam dłużej. Słuchajcie. Ostatnio byłem w Gdańsku i było zajebiście oczywiście, bo tam jest większość moich przyjaciół i znajomych. I mam blisko do rodziny, która przyjeżdża do mnie, za co bardzo dziękuję. Madzia, całuski. Słuchajcie, powrót do Gdańska, powrót do Warszawy, to była jakaś tragedia. To był po prostu horror. Horrible. Fucking horror. Sororor. To, że jestem jeszcze zdrowy psychicznie po tym, co mnie spotkało, to jest cud. I moi drodzy, pamiętajcie, żeby wskoczyć na moje Instagramy Ciarohair, Ciarousago i Ciaroart, który jest trochę taki dead. Tak, ale szczególnie Ciarousago i Ciarohair żyją. Szczególnie Ciarousago, tak, zapraszam. I słuchajcie, opowiem wam, co mi się przytrafiło. Jako, że w miarę często podróżuję, chociaż bym chciał jeszcze częściej, czy to są podróże małe, duże, nieważne, no to czy to są samochody, czy samoloty, czy statki, czy pociągi, autobusy, no wiele godzin w swoim życiu spędziłem w takich urządzeniach, pojazdach. Ale już nie wspominam o takiej patologii w autobusach, że wiecie, jedziecie sobie jakimś busem, a tam... Nie, dobra, to też jest patola, a to jest taka wszechobecna patola, ale ostatnio spotkało mnie coś jakby innego, nowego, ale również patologicznego. I w ogóle opowiadałem to tylko chyba 2 razy komuś, a może i raz, bo chciałem zachować te emocje z tamtej chwili, które nie są do końca pozytywne. Odprowadziła mnie moja przyjaciółka na dworzec w Gdańsku Głównym. Dowiaduje się, że pociąg jest opóźniony. Ledwo się dowiaduje, ponieważ prawie nic nie było słychać, ale okej. Moja przyjaciółka czekała ze mną wytrwale, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, jestem wdzięczny. Pewnie ja bym nie czekał, nie żartuję, pewnie bym czekał, tak. Ona ze mną czekała, no ale w końcu już nie mogła, bo ma jakieś tam swoje plany, parking i w ogóle musiała coś załatwiać. Rozumiem, okej. Więc kolejną godzinę czekałem sam. Godzinę. Czyli pociąg był opóźniony 2 godziny. Mówię wam to dlatego, żebyście mnie zrozumieli, jak to jeszcze spotęgowało to, co przeżyłem w pociągu. Tak. W końcu ten cholerny pociąg przyjechał. Ja byłem tak zmęczony, bo wiedziałem, że gdyby nie było takiego opóźnienia, to za godzinę mniej więcej byłbym w domu. Niestety tak nie było. Bo pociąg jeszcze w trakcie chyba się obudził jeszcze bardziej. Ale już nawet tego nie liczyłem, bo już to było opóźnienie, słuchajcie. To było moje największe zmartwienie. Ono tylko spotęgowało moje beznadziejne uczucie stresy i rozpacz, o której za chwilę wam powiem. Wsiadam do pociągu. Niestety. Nie był to Pendolino, ani jakiś super Intercity, tylko zwykły telka. Przedziałowy, gdzie siedzi w przedziale 8 osób. Chodzę. Dzień dobry. Bo zazwyczaj staram się być miły i kulturalny i w ogóle. Tak. No i od okna siedziały jakieś 4 laski, takie spoko, zwykłe laski, wiecie. Takie o. Siedziały sobie, spokojnie. Słuchałem muzy, gdzieś tam czytały. A jak sobie przypomnę, to aż powiem wam, że... Dobra. Chodzę i tak, po prawej stronie jest matka z dzieckiem. Po lewej dziadek na moim miejscu, który się oczywiście przesunął, bo ja lubię siedzieć od korytarza, ewentualnie od okna. Nienawidzę w środku być pomiędzy jakimiś obcymi ludźmi. Jak ja tego nienawidzę! Jeśli też tak macie, dajcie mi znać. Nienawidzę, jak otaczają mnie obcy ludzie i mnie tak... No naprawdę, nie lubię tego. Fuj, nie lubię. Dziadek się przesiadł z mojego miejsca i dał mi tam, no spoko. Powiedzieli mi wszyscy, dzień dobry, siadam sobie tam, siadam, wszystko. No i nie było miejsca na moją naprawdę sporą walizkę, bo wszystko było tak beznadziejnie wśród tych ludzi poukładane. Dało się to inaczej zrobić, więc poprosiłem, czy mogę przesunąć. Tak. I ta matka zaczęła tak bardzo agresywnie to wszystko robić. Tak się zdziwiłem, a ja mówię, przecież ja sobie poradzę, spokojnie, nie? Ona, no taka dzika dana. Nie pozytywna dzika dana. Trochę to zajęło, bo ona mi jakby utrudniła przeniesienie tych rzeczy tak naprawdę i... Ale nieważne, dobra. W końcu położyłem moją walizę, wszystko, siadam sobie. I tak patrzę na to dziecko przede mną. Nie pocieszyło mnie to.
bo widziałem, że to nie jest zwykłe dziecko. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale... To jest straszne, ale w tym dziecku było coś takiego złego, naprawdę. I to nie, że ja sobie to mówiłem, naprawdę. No, udostępniłem niestety to zdjęcie na Instagramie, ale potem szybko skasowałem, bo jedna z moich obserwatorek mi powiedziała, że to trochę niefajne i w sumie miała rację i dziękuję ci za to. Więc potem od nowa wstawiłem to zdjęcie, tym razem z gębą szatana tego dziecka. Znaczy w sensie nakleiłem szatana na to dziecko. No, bo to był szatan. Tak. Myślałem, że będzie spoko, ale nie. Już po pierwszych 5 minutach zaczęło dziać się coś złego, dziwnego, jającego. Było bardzo duszno i gorąco, więc i tak byłem wdzięczny tym ludziom, którzy tam siedzą, że jest okno otwarte i wiało. I to było tak przyjemne. Naprawdę, to było przyjemne. To jest jeden plus. To i tak było duszno i gorąco. To dziecko zaczęło zamykać drzwi. I tak, wiecie, zaczęło tymi drzwiami tak napier... I ten dziadek tak nagle jest tutaj... Będę chciał wziąć te drzwi! I mówię, kurwa, co chodzi, nie? Myślałem, że to jest nie Polak, a to był Polak, tylko po prostu tutaj się nie śmieje, nic tego nie mam, no ale nie miał zębów, ani jednego. Niestety zauważyłem to. Tak. Słuchajcie, to dziecko przestało na sekundę, po czym następnie wzięło drzwi i znowu. To nie było jakieś małe dziecko, ono miało gdzieś z 10 lat. I ta matka tak. Eryk! Ona się tak wydzierała z nienacka, że słuchajcie, ja myślałem, że moje serce tam po prostu... Umrze. Że ja umrę, że ja stracę życie w tym cholernym pociągu, w którym było tak gorąco, że i tak ledwo żyłem. No i to dziecko zamykało te drzwi. Ja się wkurzyłem i powiedziałem, proszę cię, nie zamykaj drzwi, jest duszno. I tamte dziewczyny, to też nie zamykaj. Ta matka też tak tym razem spokojnie nie zamykaj drzwi i ten dziadek też. Oczywiście to dziecko zrobiło? To dziecko miało w nas wyjebane. To dziecko miało dosłownie wyjebane, zaczęło tymi drzwiami jeszcze bardziej naparzać, rozumiecie to? Ja się wkurzyłem, więc... Jakby tak, że siedziałem tam, to zahamowałem jakby te drzwi nogą. A i to dziecko tak. Mi już moja cierpliwość w środku, wszystkie takie, wiecie, emocje skakały trochę, bo ta matka w ogóle zachowywała się, jakby to dziecko niczego takiego nie robiło. No i może nie robiło, może ja jestem nadwrażliwy, ale no naparzało tymi drzwiami jak pięte. I to dziecko nie było chore, bo to było widać, to było po prostu... niewychowane dziecko, albo źle wychowane dziecko. Centralnie to było widać, uwierzcie mi. Przysięgam. Ten dziadek tam się coś tam dał, ale... Eryk! Ale Eryk... Jak to Eryk? Książę Eryk z Arielki miał wyrąbane we wszystko i we wszystkich. Nagle ta matka daje temu dziecku chleba, a to dziecko strzeli ją w pysk. Ja tak patrzę i tak... What the hell? Ja bym w ogóle w szoku, a ta matka... Eryk! Kurwa! Słuchajcie, jak ja bym moją matkę tak walnął w twarz, to ja bym dzisiaj głowy nie miał. I słusznie. Dobra, słuchajcie. To dziecko znowu zaczyna zaparzać tymi drzwiami i zaczyna, uwaga, kopać dziadka. Gdzie ten dziadek siedział tu, a ja tu. To dziecko nie było zbyt małe, więc oczywiście moje kolana ucierpiały i mam siniaka do dzisiaj. Potem zaczęło się z tym dzieckiem bić. Tak rzucać. I siedziałem w ogóle tak w tym rogu i ja nie wiedziałem, co tam się odpieprza. Te dziewczyny tam akurat miały spoko, bo jakoś tak na to nie wpływało na nie, ale też się patrzyły w ogóle, jak, co za patola. A ta matka w ogóle tak siedzi i wpieprza chleb. To dla mnie była jakaś taka niepojęta patologia, nawet nie wiem, jak ją nazwać. No ale to była patologia. Dla mnie coś takiego to jest patologia. I znowu będą tak jak kiedyś w filmie jakimś, ty nie wiesz, co to jest patologia. Wyjdź. Ja sobie przysnąłem, a to dziecko znowu tymi drzwiami. Tak coś kosiło. Ja po prostu, ja nawet tam nie mogłem zmrużyć oka, gdzie zawsze w pociągu udaje mi się spać. Potem, jak ja wziąłem znowu nogę, żeby te drzwi zatrzymać, to słuchajcie, to dziecko centralnie zaczęło mnie kopać. Ja się wkurzyłem i zdjąłem słuchawki, okulary, bo zawsze mam okulary. I mówię tak, słuchaj, jak od gorąca ja tu zemdleję, a widząc ciebie i twoją mamę, nie udzielicie mi pomocy, to za nieudzielenie pomocy człowiekowi grozi więzienie. I to dziecko tak się patrzy, a ta matka w ogóle nie jest wzruszona. Ta matka siedzi, jakby była jakąś tępą dzidą. Naprawdę, ja mam gdzieś teraz, co ktoś pomyśli, że ja obrażam tych ludzi w ogóle, nie obchodzi mnie to, szczerze, naprawdę mam to gdzieś. To była nam jakaś chora patologia. Niech ktoś z nimi coś zrobi. Ja mam wrażenie, że ci ludzie zostali zaprojektowani po to, żeby tego właśnie dnia w tym pociągu
zrujnować mi psychicznie 3 godziny mojego cennego życia. Że to był ich jedyny cel. To nie koniec. Na chwilę stała cisza i spokój. Mówię, Boże, może chociaż w ostatnie minuty tej cholernej jazdy ja wychilluję i nie będę musiał się stresować tym bachorem. Mam za duże marzenia. Matka wyciąga znowu chleb, jakieś tam ogórki czy pomidory i zaczynają rzucać się jedzeniem, rozumiecie? To jedzenie było wszędzie. Ja sobie myślę, co tu się odpieprza, nie? Zwróciłem tej matce uwagę, a ona w ogóle na mnie tak patrzy. Ale o co panu chodzi? Dla mnie to był dramat, słuchajcie. Ja tylko prosiłem moje wszystkie różne energie otaczające mnie, żeby jakiś kawałek pomidora czy ogórka nie spadł na mnie. Bo ja i tak, ja i tak jestem zdziwiony, że ja byłem cierpliwy. Naprawdę, nie wiem, co mi się stało wtedy. Może byłem wyciszony po tym Gdańsku dzięki moim przyjaciołom czy coś. Nie wiem, może to przez tą książkę, którą czytałem. Jakoś tak się nastroiłem na spokojnie. Bo ogólnie ja w takiej sytuacji bym tam wszystkich po prostu chyba spalił jak Daenerys z Gry o Tron. Drakarys i wszyscy by po prostu znikli. A ja siedzę, zwracam uwagę, no dobra, agresywnie zwracam tą uwagę, ale to nic nie dało. Bo Eryk! Eryk miał wszystko w dupie, matka miała 2 razy w dupie, dziadek coś tam memnał albo spał. Nie wiem, jakim tonem on mógł zasnąć, po tym jak się bił przed chwilą ze swoim wnukiem. Sytuacja kolejna. Eryk poczuł się zmęczony, więc matka usiadła na kolana tego dziadka obok mnie, spadając co chwilę na moje, co doprowadzało mnie do szału macicy, której nawet nie mam, a Eryk niby poszedł spać, ale myślicie, że Eryk spał? Nie! Kopał nas po kolanach. Mnie, matkę Eryka i dziadka Eryka. Eryk! Ja pamiętam ten jej ryk. Eryk! Jak ja bym tego Eryka złapał tak... Sprawdziłem, że została mi chyba jakaś godzina niecała do domu i stwierdziłem, że mam tego dosyć. Moje uwagi nic nie dały, dziadko uwagi nic nie dały, matki uwagi w ogóle, matka miała wyjebane. Ja potem już też krzyczałem na nich w ogóle nic, jakby w ogóle zero wstydu, zero niczego. Żałuję, że wiecie co, że nie wziąłem telefonu i nie zacząłem nagrywać tak relacji, może bez ich twarzy, ale na siebie. Tu jest patologia, tu się dzieje to i to. Może to, chociaż szczerze wątpię, w co ja wierzę. Słuchajcie, wziąłem swoje walizy, wyszedłem z tego cholernego, śmierdzącego przedziału, tak, bo jeszcze oni w ogóle niezbyt ładnie pachnieli. Wyszedłem na korytarz. Było trochę ciasno, bo wiecie, jak są te korytarze w tych pociągach przedziałowych, ciasne, wąskie. I co zrobił? Eryk! Zaczął za mną iść i biegał po tym korytarzu. Nawalał w moje te torby wszystko i w ogóle ludzie tam się wkurzali. I wyszła ta jego chora matka i... Eryk! Wysiadłem stację wcześniej. Słuchajcie, jak ja wysiadłem z tego pokoju... Pokoju. To nie był pokój, do pokoju to daleko, szczególnie do znaku pokoju daleko, tam było. Bo ja miałem w sobie chęć. Ale wyszedłem z tego pociągu, słuchajcie, i przysięgam wam, że ja myślałem, że ja się z takiej bezsilności poryczę po prostu. Mi się chciało tak wyjść, ale jakoś się powstrzymałem, ale naprawdę mi się chciało po prostu wyjść, a nie wiedziałem, co mam zrobić. Ja wiem, że może teraz z tego opowiadania to się wydaje takie nijakie w ogóle i nic takiego, ale uwierzcie mi, ponad 3 godziny w pociągu, w przedziale gdzieś jest duszno gorąco, w którym bijecie dziecko, wyzywa, matka nie reaguje, dziadek w ogóle, nie wiem, jakiś naćpany. Nie wiem, jeśli wy mieliście jakieś podobne sytuacje, takie patologiczne, dajcie mi znać, czy mieliście jakichś sąsiadów obok, w autobusie, czy gdziekolwiek, czy w samolocie. Czy też przeżyliście jakiś horror i czuliście się jak w pułapce? I naprawdę nie wiem, co już mam zrobić, no żadne uwagi nie działały, co miałem to dziecko zlać? Miałem ochotę, no ale nie zrobię tego, ale miałem... Dobra, może lepiej za dużo nie powiem, ale możecie się domyślić. Drakarys! Mam nadzieję, że ten Eryk, jak już będzie duży, to da tej matce nauczkę za bezstresowe wychowanie dziecka. Tak. Aż moja Wiska jedna mi napisała na Instagramie, że taka historia kiedyś była, że student jechał autobusem czy czymś tam i też było takie dziecko. Zwrócił uwagę tej matce, a ta matka... No ale o co chodzi? Ja moje dziecko wychowuję bezstresowo. Po czym student wysiadając z tego pojazdu przykleił tej matce gumę do rzucia do czoła i powiedział: nie, mama też wychowywała bezstresowo. Do widzenia. Ha! Szachmat, bitches! Moi drodzy, jeśli mieliście podobne historie, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu.
Jeśli odcinek w jakiś sposób Wam się podobał, to kciuk w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej i zapraszam na moje Instagramy.